Pamiętaj, imperialista, na stronie mba.com możesz nabywać gry. Z kodem LUKAS możesz to zrobić, mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Hej, witam wszystkich imperialistów. Tutaj LUKAS z naszego sultanatu osmańskiego. No i zmierzamy teraz ku utworzeniu imperium. Szykujemy się też na wojnę z Jugosławią, bo raczej Rumunii nie ruszymy na razie, ponieważ tutaj mają tą rzeczkę, której raczej nie przekroczymy. Do tego mają też protekcję dość sporej ilości krajów. Powiem wam tak, grałem jeszcze kilka razy tą Turcją, żeby sobie przetestować, jak radzić sobie z Kurdami. I coraz bliżej jestem takiego tutaj nastawienia mojego, że jeżeli się gra tą Turcją nastawioną na sultana, to najlepiej jest doprowadzić jak najszybciej do buntu Kurdów i wypuścić to jako marionetkę i mieć ten kraj w pompie. Tutaj ani nie ma dobrych terytoriów, ani nie ma dużej ilości fabryk czy czegokolwiek, a traci się na tym dziesiątki tysięcy manpowera, sprzętu i tak dalej, które najlepiej byłoby po prostu zainwestować w dorekrutowanie nowych jednostek. Taka jest moja opinia, ale wydajcie swoją w komentarzach. Co prawda już tutaj, jak lecimy w odzyskanie upadłego imperium, możemy dostać naprawdę chore ilości manpowera na tydzień, ponieważ mamy, pamiętajcie, jeszcze jedną decyzję, która dodatkowo daje nam 2750, szybkość mobilizacji plus 25%, no i poparcie wojny, którego totalnie nie potrzebujemy, również mamy zwiększone. No ale cały czas jest to za mało. No i nadszedł ten czas wojny z Jugosławią. Wypowiadamy ją i też oczywiście wzywamy tutaj Bułgarię do tej wojny, żeby móc atakować z jej terytoriów i żeby nas wsparli swoimi jakże dobrymi oddziałami. O, oczywiście lotnictwo zapomniałem przebazować tutaj. Tak, mamy lotnictwo i to nawet nie takie złe za bardzo. Możemy wystawić aż 30 potężnych maszyn. Nie wszystko nam tutaj lata i w sumie tutaj misje... dzień, noc, nie, chyba to ma sens. I oczywiście wszystko źle tutaj poklikałem, ponieważ chcę bliskie wsparcie powietrzne. A raczej nasi przeciwnicy lotnictwa nie mają, tak jak miałem okazję to zobaczyć. No ale zobaczymy, jak to tym razem mi się ułoży. Bułgarzy już popełniają samobójstwa, chociaż możliwe, że to nie byłoby takie głupie, żebyśmy my również tutaj zaatakowali. Tutaj mamy po dwie dywizje tylko. Kusi to, żeby ich spróbować puszczać, nawet chociażby na rzekę. No i mamy wsparcie powietrzne, mamy dominację w powietrzu, mamy konnicę bułgarską. Wróg nie ma tutaj lotniska, ale tak czy siak, no obrona ich jest masakrycznie duża. Nie wiem też, co robię źle z łamaniem tego szyfru. Już chyba szósty albo ósmy raz klikam na łamanie szyfru na Jugosławii. Czy przeciwnik może to jakoś wykryć, zastopować, cokolwiek? Nie mam żadnego pojęcia, jak to działa. Dalej puszujemy w tym miejscu, weźmy sobie jeszcze przełamanie, natarcie, znaczy się, żeby mieć tutaj dodatkowe bonusy i spróbuję tak w tą stronę zaatakować, żeby może odciąć te wojska Jugosławii w tym miejscu. Zobaczymy, czy nam się to uda. Oczywiście blondynka Lukas zapomniał zmienić na gospodarkę wojenną przy okazji poprzedniej jeszcze wojny, więc teraz też może by o tym powinien pamiętać, ale nie, kto by się tego spodziewał, że Lukas pamięta o takich rzeczach. Dobra, wierność mamy odpaloną cały czas. Czy nam brakuje punktów po prostu? Okej, no to brakuje punktów, zaraz musimy odpalić wierność. No i dobrze, wojska Jugosławii nas atakują teraz co jakiś czas w jakichś punktach, co powoduje, że tracą więcej manpowera niż my, a jak wiecie, straty manpowera to straty wyposażenia, więc czekamy, aż się troszeczkę tutaj spalą, żeby ich dalej przepchnąć. No i odtworzyliśmy Imperium Osmańskie. Tutaj zrobiliśmy to tym celem naszym narodowym. I okej, w sumie teraz możemy przejść dalej do tych rzeczy. Rozszerzenie paktu z Sababa, która powinna spowodować, że frakcja Afganistan, Irak, Iran utworzymy. Fajnie by było, jakby nas wsparli. Chociaż tu nie jestem pewien, co się wydarzy, bo jeszcze ani razu nie udało mi się utworzyć tej frakcji. Znaczy zaprosić do naszej frakcji i tak dalej, tutaj tych państw. Cały czas mi to odrzucają, no ale zobaczymy, jak to będzie tym razem. A jak tutaj przebiega nasza wojna w Jugosławii? Całkiem nieźle, gdybyś kliknął, to są 124 tysiące, bardzo szybko się spalają. Raczej Jugosławia chyba nie ma dużo manpowera. Gdzieś kiedyś tutaj to były te informacje. Zero mają. Więc okej, nie jest źle. No i wygląda na to, że Jugosławia już dalej tutaj nas nie będzie pchała. 163 tysiące strat ponieśli. Więc może zaatakujmy w którymś z tych miejsc. Tutaj mamy wzgórza. Ej, okej, co to jest w ogóle? Przygotowania bułgarskiej ekspansji terytorialnej. Okej. To brzmi ciekawie. Ale spróbujmy tutaj zaatakować. Co prawda tutaj są góry, więc mamy zmęczenie armii, wsparcie powietrzne wroga, minus 10%. No ale możemy z dwóch punktów wtedy zaatakować to.
tak naprawdę. I ładnie go tutaj topimy, naprawdę ładnie. Zobaczcie, jak szybko spada im reorganizacja. Chociaż widać, że posiłki gdzieś tędy muszą dochodzić, bo tutaj pilnuję, tutaj mam wojska, żeby pilnować to. Więc gdzieś tutaj muszą się cofać do tyłu i stąd muszą przychodzić posiłki, cholera. No ale trudno, jak nie inaczej, tak, to jakoś inaczej to spróbujemy przybić. No ale nie, no ładnie się topią. No nie, dochodzą jeszcze, kurde, ale coraz mniejsze zorganizowanie mają w tych prowincjach tutaj. Dobra, czekajcie tutaj na granicy, żeby ewentualnie przyłapać to. No. Jedziesz teraz. I zaraz nam się uda ich może przepchnąć. No kurka, tak niedużo brakuje. Tutaj i tak mamy natarcie włączone. No to chyba nam się nie uda. Ale tutaj nam się już udało to przebić. W Skiopę kierunku uderzamy. Czekajcie, ile tu mają pełne zaopatrzenie niestety. Kurka, skąd takie jeszcze jednostki tutaj mają? No nieważne, ale w takim razie tu stop atak. Niech się dalej nasz przeciwnik rozstawi. I my tu zaraz dalej będziemy atakowali. Chyba, że to go sprowokuje, żeby nas tutaj pinował. W tą inną prowincję to też będzie całkiem nieźle, bo wtedy będzie stracił sporo wyposażenia. Ale gdyby tej wojny nie było, poprawić relacje, to może by dołączyli do mnie jednak. Tak mi się wydaje. Bo dużo, żeby rzeczywiście brakowało. Irak, Iran moglibyśmy mieć w tej naszej frakcji i Afganistan. Jak dokładnie teraz to wszystko sprawdzam. Tutaj nam się bardzo dziwne natarcie udało przeprowadzić i nie ukrywam, że trzeba byłoby to wykorzystać i tutaj dalej kontynuować nasze natarcie. No, ale chyba raczej tego nie złapiemy. Tu jest za mało dywizji mam na takie kurka działanie. Trzeba byłoby jakoś front może zwężyć albo tutaj poszerzyć. Żeby tutaj o ci mieli więcej tego do wstawy w ten sposób. A tutaj skróci, to byśmy mieli wtedy trochę więcej dywizji. Tak to poprawię też. No i prawie się udało, dosłownie zabrakło mi tutaj dywizji, tak jak mówiłem. Więc teraz znowu przystopujmy, zaraz będziemy znowu szukali z któregoś tutaj z tych miejsc, żeby ich odciąć. Jak odetniemy, to naprawdę połowę jugosławskiej armii po prostu zniszczymy. Przeciwnik i tak się nie wycofuje, więc raczej źle nie będzie. A widzę, że tutaj ma... O, te dywizje ma strasznie wykończone. Więc za chwilę będziemy musieli tutaj armię przerzucić i może zaatakujemy ten punkt. Naprawdę czasami się zastanawiam, czy ja w ogóle mam gdzieś mózg. Zobaczcie, że możemy tutaj odciąć parę dywizji. Zawsze to coś. Ładny kocioł. Wtedy nam się tutaj bardzo fajna też linia zrobi. Weźmy tutaj atak, zwiększmy. Żeby ich tutaj jak najszybciej odciąć i wtedy się pozbędziemy zawsze tych paru dywizji. Bo tu chyba, chyba że tak zaatakować, też nie byłoby to głupie. W sumie jeszcze więcej dywizji bym zamknął. To może jednak zmieńmy kierunek natarcia. Już wygrywamy. No to może już niech kontynuuje się to. No i domykamy kocioł. Tutaj powiedziałem z każdej tej po jednej dywizji, żeby jak najszybciej go zamknąć. A widzę, że mamy szansę, że tutaj przeciwnik teraz przesunie siły i zaraz domkniemy większy kocioł. Zmieńmy też prawo wreszcie na pełen pobór. Bo nie wyrabiam, mimo iż dostaję 5000 manpowera co tydzień, to jest to za mało. I tu chyba popełniłem błąd. Wydaje mi się, że powinniśmy najpierw zaprosić do frakcji Afganistan, Irak, Iran, dopiero tą misję zrobić. Wydaje mi się, że tak to działa w hoju. Więc jeżeli u siebie to robicie, to dajcie mi znać, czy dobrze teraz na ten temat myślę. Wydarzenie dyktat damasceński, cokolwiek to jest, swoje infrastrukturę byśmy mocno zwiększyli i dostali jednostki na wielbłądach wreszcie, więc może lećmy w to. No i kocioł domknięty, cztery dywizje, które tutaj były, zostały zniszczone. A my teraz musimy przebić się dalej. Równiny. Wyjebiście? 6 dni zostało do złamania szyfru, a nasze natarcie tutaj leci na całego. Możliwe, że zaraz nam się uda ich tutaj jakoś podcinać. Albo nie, bo nie mam czym pinować tutaj tych jednostek. Tutaj jest bardzo duża obrona, mamy bardzo słabe jednostki. A tu znowu są góry, o kurde. To ja błąd popełniam. A tu wszędzie już potem są góry. Ciężko będzie gdziekolwiek tutaj zamknąć. Ale może uda nam się pójść do Belgradu, kto wie. Bo na razie ładnie to ciągniemy dalej. No i złamaliśmy się w kraju, wyjebiście, wykorzystajmy to. I dostajemy wtedy na 30 dni szybkość planowania, kara, desantu. No okej, okay, dobra, dużo premii. Udało się, ktoś tu zrobił kocioł. No to dobić resztki. Dobić te resztki, wszystko tu atakować teraz.
ich dobijamy. Pięknie. To jest większość dywizji. Znaczy, no nie wiem, czy taka większość. No ale teraz już ta kampania powinna pójść znacznie, znacznie łatwiej. Jak się przebiliśmy przez te góry i zamknęliśmy naprawdę sporo dywizji jugosławskich tutaj w tym kotle. Pięknie umierają. Pięknie. Ileśmy tego tutaj zdobyliśmy. No i trzeba teraz tutaj ten front poprawić. Jugosławia się na nas rzuciła, ale nawet jeżeli nas troszeczkę przepchnie, nic złego się nie stanie. Nasze ziemie należą do nas. Czy to jest właśnie ten dyktat coś tam dalesceński? Zyskuje region narodowy Liban. Syria staje się marionetką kraju Osmanie. Bardzo to wygląda ciekawie. Ale wojna z Jugosławią, okej. Czyli już to jest tak. No to fajnie, dostaliśmy niezłe tereny. Udało nam się zrobić kolejny kocioł, kolejne kilka dywizji leci właśnie do piachu w tym momencie. I tutaj domykajmy go jak najszybciej, żeby się za to wziąć. I oby mnie tu nie przepchali, bo będę szczerze mówiąc bardzo niezadowolony. No ale zwiększmy sobie ostatni bastion. Zawsze jakieś bonusy do obrony. I teraz Jugosławia znowu atakuje nasze tutaj granice i się troszeczkę wypala. Mija jest jak najbardziej to na rękę, już tutaj niech się mi wojska porozstawiają i zaraz będziemy atakowali dalej. Myślę, że uderzymy na Belgrad albo gdzieś tutaj, w tym miejscu. No i Niemcy atakują ZSRR. No, zawsze na propsie, jak się będą wykrwawiali, gorzej jak wygrają. Na pewno muszę zwiększyć fabryki do dział, bo nam tego brakuje. Mamy chyba tylko i wyłącznie w nadmiarze na razie karabiny. No ale zawsze też to może być dla nas dobre. No i przystępujemy do kolejnej ofensywy. Tutaj spróbujemy to przełamać i następnie przyłapać wszędzie naszych tutaj przeciwników. W sumie to puśćmy plan. Tylko ja u niego chyba kiedyś miałem... podczas walki. O, na ten plan zmienimy, żeby jakoś mi to super nie krwawiło. Jednocześnie spróbujemy zrobić tutaj kolejny kocioł i wygląda to, że raczej nam się to uda. Zaraz to zobaczymy. Kolejny mały kocioł zrobiony, tym razem tylko niestety dwie dywizje jugosławskie. Kolejny mały kocioł tutaj zrobiony i kolejny kocioł tutaj przy Belgradzie, chociaż tutaj troszeczkę ryzykuję. Zaraz zobaczymy, czy nam się uda zdobyć Belgrad. Zaatakujmy go ze wszystkich stron. No i Belgrad padł. Zresztą w ogóle teraz to już chyba zamiast tak mikrować ręcznie, to mogę spokojnie... O! Piechota z wielbłądami, wreszcie wynaleziona, mamy to. To właśnie o to chodziło w tej kampanii, żeby wynaleźć piechotę z wielbłądami. I kolejny kocioł zrobiony. Teraz to tutaj już w zasadzie ustawmy, żeby atakowali i ciśniemy. Tu już jest koniec wojny. W tym momencie nawet już nie ma przeciwnik jednostek, żeby odstawić front, więc dzięki moim kotłom udało się zrobić właśnie takie rzeczy. Chyba, że mnie gdzieś zaraz tutaj odetnie, bo mi za szybko będą lecieli. Też trzeba na to uważać. Nam przeciwnik takich rzeczy tutaj złych nie porobił. Zrobiłem już wszystko, co mogłem przy sultanie, więc teraz lećmy we wnioski z wielkiej wojny. Nie wiem, czy nie powinno się tego robić chyba przed sultanem, tak na dobrą sprawę. Chociaż nie wiem też, jak szybko nam zależy na tutaj dalszych podbojach, co jest ważniejsze w tego rodzaju kampanii. No ale... No i chyba jeden z ostatnich kotłów, gdzie zniszczymy resztę jugosławskiej armii. No, może nie takie resztki, bo jeszcze drugi kocioł jest tutaj. No ale wiecie, o co chodzi. No wszystko już pada, Jugosławia padła. Nie sądziłem, że zajęcie tego kraju zajmie nam aż 2 lata. No ale teraz Jugosławia skapitulowała. Wspaniałe wieści, wspaniałe wieści. Oczywiście pomiń. I bierzemy wszystko, co chce dla siebie. No i... Piękne Imperium Osmańskie rośnie z powrotem. Teraz gdybym chciał dalej atakować, to już tak łatwo chyba... będzie. Rumunia nie ma żadnych sojuszników? Myślałem, że Rumunia dołączyła do frakcji niemieckiej, ale chyba wygląda na to, że wyszła z... Nie, no ma sojusz. To czemu tutaj, jak atakuje potencjalnych wrogów, nie pokazuje mi ich frakcji? Bardzo dziwne to dla mnie jest. Czy ja mogę dołączyć do frakcji niemieckiej? Aha, ja mam swoją frakcję. Oh my god, wreszcie mogę przyłączyć regiony kurdyjskie do mojego imperium. To jest taka chwila, że nawet sobie nie wyobrażać, jakie to jest piękne dla mnie. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Tutaj poprawmy relacje może, o. Z tymi nacjami. Może nam się uda ich jeszcze dołączyć do frakcji naszej. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób, czy nie, ale zobaczymy w przyszłości. A my chyba się szykujemy na szybką wojnę z Bułgarią w takim razie, chociaż z tym może być różnie.
O my god, wreszcie mogę przyłączyć regiony kurdyjskie do mojego imperium. To jest taka chwila, że nawet sobie nie wyobrażać, jakie to jest piękne dla mnie. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Tutaj poprawmy relacje może, o, z tymi nacjami. Może nam się uda ich jeszcze dołączyć do frakcji naszej. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób, czy nie, ale zobaczymy w przyszłości. A my chyba się szykujemy na szybką wojnę z Bułgarią w takim razie, chociaż z tym może być różnie. Co ja mówię, z Rumunią. Bułgaria to jest mój wasal, że tak powiem, marionetka. I widzę, że mamy coś takiego jak powiększenie Witaleju Bośni. Te wszystkie regiony, które tutaj podbijaliśmy, stają się naszymi terytoriami narodowymi. To strasznie dużo manpowera. Czy ja muszę jakoś tu... Wiem, że jakoś się dało integrować tych wasali. I to chyba się robi poprzez ulepszanie ich terytoriów, więc zaraz chyba zaczniemy tutaj dość mocno to budować. Mamy 51 fabryk cywilnych na ten moment oraz ile wojskowych? 33. No nie są to jakieś kosmiczne liczby, ale zawsze to jest coś. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!